Czystyny Wafel, witam was znowu w Deathloopie z kolejnym zestawem na Julianę. Tym zestawem można grać na dwa sposoby, w taki bardziej i mniej kamperski. My akurat będziemy grać w ten mniej kamperski, no bo jakby nie lubię za bardzo kampić, ale jeżeli ktoś lubi, no to to jest bardzo dobry zestaw do tego. Można sobie gdzieś stanąć, gdzieś wysoko, gdzie absolutnie nikt nie patrzy, można siedzieć na eterze i cały czas strzelać. No dodatkowo jeszcze tutaj przeskoki, double jump znacznie ułatwiają to przenoszenie się. Mamy większą maksymalną moc, większe znacznie obrażenia, ale mniejszą obronę i żeby to jakoś tutaj tą mniejszą obronę, nie wiem jak to nazwać, no naprawić, po prostu mamy skorupę żółwia. Także odnosimy mniej więcej takie klasyczne obrażenia, podstawowe. Mamy tu wybuchowy rapier, który czasami jest w stanie złachitować przeciwnika, jest to nawet lepsze od tej snajperki, no bo ta snajperka musi trafić bezpośrednio w przeciwnika, prawda? A jeżeli wybuch trafi gdzieś obok, no to i tak zada obrażenia, co nie? I jeszcze jest taka wada z tym zwiniętym wężem, z tym, że możesz ładować nabój. Inni to słyszą. Już potwierdzone, na pewno inni to słyszą. Także nie polecam. Ogólnie ten rapier zazwyczaj bardzo długo przeładowuje, wiecie, otwierasz tą broń, ładujesz pocisk, zamykasz, dopiero wtedy strzelasz. A tutaj mamy trinket, który nam to przyspiesza, po prostu w chwilę ładujesz ten nabój, nie wiem jakim cudem nawet. Mamy również wopat kopacz z poprzedniego odcinka pod agresywne granie. Tak po prostu, żeby sobie był, jakby się przydał kiedyś, nie wiem. I kołczak z echolokacją. Jeżeli gdzieś strzelę, to po chwili weźmie nam się, przeskanuje teren w pobliżu. Taki dosyć niewielki obszar, kilka metrów, czy tam, nie wiem, może z 10 metrów. Ale to znacznie ułatwia zabawę w kotka i myszkę. Jeżeli wiesz, że ktoś jest blisko, to możesz sobie po prostu strzelić gdzieś w kierunku, gdzie podejrzewasz, że jest. No i po chwili go znajdziesz. Byś miał go oznaczonego na parę sekund. Bardzo podobne do pierwszego zestawu ze szklaną armatą, aczkolwiek trochę lepszy. Jeszcze tak powiem, że próbowałem na kamperskie granie za pierwszym razem grać i z jednym gościem męczyłem się 25 minut. On dosłownie nigdzie nie chciał chodzić. On tak się kitrał. Dobra, Zatoka Karla. Lecimy mniej więcej gdzieś tu i go poszukamy. Wejdę sobie tu na dach. Dobra, dobra, nie gadaj tyle. Leży. Nie powinienem go tak cisnąć. Nie na początku. On może się zrespić w tunelach i po prostu wyjść. Dobra, czekajmy, dajmy mu spokój chwilę. Odnówmy energię. Jeżeli go przyciśniesz przy spawnie, to on jest w stanie się zrespić z powrotem w tunelach i po prostu wyjść. Także to jest bardzo niedobre. Dobra, zbieraj się, zbieraj, zbieraj. O, widzi mnie. Tak, bang, bang, boom. Gdzie ten gość? No tak, jak strzelasz, to cię widać przez chwilę. Easy. Czekałem na to z 5 minut. Walka była krótsza niż czekanie. No i cyk, 350 punktów. Jeszcze 200 razy tyle i mamy 100 tysięcy punktów. Nie, ale głupie to zrobiłem, że tam siedziałem i strzelałem w niego. To było bardzo głupie. Znaczy wiecie, zauważyłem, że chłop absolutnie nie umie grać, więc po prostu w niego waliłem i się śmiałem tylko z niego, ale mogłoby się okazać, że jednak potrafi grać? Albo przynajmniej umie strzelać. Abdam nocą. Wiecie, co to może znaczyć. Ja dzisiaj spotkałem już dwóch endgame'owców i ogólnie był jeden, który zrobił wszystko, jakby wiecie, cała trójka to była. Frank padł. I wiecie co? Załatwiłem go dwa razy i chłop uciekł. On zmarnował całą swoją pętlę. On leciał przez wszystko. Chciał skończyć grę. I po prostu zmarnował to szansę. No oczywiście bym go załatwił, ale mógł przynajmniej próbować. O! Są wszyscy. Endgame'owiec. On kończy grę. Dobra, teraz lecimy szybko do Alexisa tam. Rozstawiamy minę. Jedna tu. Druga tam na górze. Pamiętajcie, że tutaj mina to jest bardzo dobry pomysł. On tamtędy nie przejdzie absolutnie. Bez żadnych, nie wiem, wysadzania tego nie przejdzie. No i przy okazji jak to wysadzi, to jest szansa, że spadnie. Albo umrze od samego wybuchu. A przy drugim endgame'owcu, którego spotkałem, chciałem przeskoczyć z tego komina na ten. Ale przeskoczyłem za daleko i spadłem tam i się zabiłem. Czekaj, to było tu czy tam? Tam. Zaraz się dowiemy, czy Franka załatwił chłop. Wiemy na pewno, że ma teleportację. Bo widziałem, jak tam się teleportował. Ale co jeszcze ma? Pewnie niewidzialność, jeżeli jest endgame'owcem. No bo niewidzialność to jest jakby, wiecie, priorytet. Serio?
Masz tu antenę. Nie żeby coś. Zaraz tu wróci. Co? Super! Miałem win streak chyba 4. Kurde, on się spawnuje znacznie wcześniej niż ja widzę, że on się spawnuje. Więc to był głupi ruch. Powinienem był natychmiastowo włączyć niewidzialność i uciekać. Ale się spodziewałem, że on gdzieś dalej się zrespi. Bo naprawdę, czasami respi blisko, czasami gdzieś daleko. To jest mój problem w każdej grze, że ja chcę po prostu jak najszybciej gościa załatwić i tyle. Jakby... Nie wiem, kiedy uciec, tak? Zawsze zakładam, że na luzie da radę. Nie ma po co uciekać. Chłop padnie na hita czy coś. I nie, nie padł na hita. Teraz polowanie na fije. Nie trafiłem. Teraz trafiłem. Wracasz? Pewnie. Umarł. Dobra, teraz się przemieszczamy, bo on wie, gdzie jestem. Tu wystarczy. Jesteś tam gdzieś? A tu? Ciekawe, czy to działa na niewidzialność i czy ją wyłącza. Chyba sobie odpuścił i przeszedł drugim przejściem. Odnowię sobie moc i polecam. Ale on nawet tu ludzi nie załatwia. O Jezu, przestraszyłem się. Disconnect. Według mnie za disconnect powinna być jakaś kara. Nie wiem. Powinno się to liczyć jako całkowita śmierć. W sensie powinno być też jakieś wykrywanie tego, nie? Że... Czy rzeczywiście utraciłeś połączenie z internetem? Czy sam wyszedłeś, czy ATF4, czy jak, czy co? Oczywiście ktoś może, wiecie, kopnąć sobie router i wyłączyć tak rzeczywiście, ale... Myślę, że to by znacznie zmniejszyło ilość disconnectów. Bo jakby nie żeby coś, ale czekasz tu dosyć długo, a potem chłop po prostu wychodzi z gry. I nie dostajesz nawet zwycięstwa za to. Here we go again. Czy to jest znowu ta sama pora dnia? Tak, to jest ta sama pora dnia. Dobra, czy ty tu pozałatwiałeś ludzi? Yeah, pozałatwiał już. Tamtędy chyba idzie. Tutaj też załatwił gościówę. Czyli on już pewnie poleciał tam na górę. Wiedziałem. W łeb też gościu? Dobra, zabity. Teraz będzie tam. Ale nie leź na niego! Bardzo śmieszne. Zabity. Znowu zmieniamy pozycję, gdzieś tu na przykład, powiedzmy. Wejdę sobie tu. Jesteś tu? Nie. A teraz? Nie. Uciekłeś? Może uciekać do tuneli. Czekaj, jeszcze raz. Znowu go nie ma, kurde. Wiedziałem. Ale on nie zrobił nawet nic. Nie rozumiem ludzi, którzy uciekają, nie mając nic do stracenia. I tak właściwie jeszcze jedno. Jaka jest nasza rola? My mamy chronić wizjonerów. Jeżeli chłop nie zabił nikogo i po prostu sobie uciekł, zmarnował szansę, to tak właściwie dobrze wykonaliśmy swoją robotę? No może go nie załatwiliśmy, ale obroniliśmy, tak? Także powinieneś to liczyć jako zwycięstwo. Charlie. Leci na Charlie'ego. Dobra, szybka akcja. Cup. Uciekamy, stawiamy ładunki tu, tu i jeszcze gdzieś tam. Stawię jeszcze... To tu. Bo nie mam jeszcze, żeby załatwić go tym, abym chciał. W sensie wyczyn. Wiecie, to jak achievement trochę. Tu. Obstawiłem wszystko minami. On dopiero tu jest. On dopiero tu przyszedł. I co, zastanawiasz się, co zrobić, co? Na pewno ci teraz nie mogę załatwić. No nie bój się, gościu. I jeszcze to zbiera. Bardzo początkujący gracz. A też mi się wydaje, że czasami dołączam wcześniej? Przed Coltem? Teraz? Co w sumie byłoby logiczne, bo Juliana budzi się przed wszystkimi. Bo dopiero po pewnym czasie, po pewnej chwili jest ten komunikat, że o, przyszłam cię rozwalić i w ogóle. A kiedyś to było na samym początku. Tak, tak, celuj we wszystko, we wszystkie sufity. Myślisz, że jesteś taki sneaky? Czekajcie, jest wyczyn, żeby go załatwić podczas wślizgu. Z drugiej strony polecę i tyle. Piu! Zabity? Czyli teraz się cofa tam? Jest pode mną. Aktualnie. Tam w środku. Nie chcę się tam zbliżać za bardzo. Teleportacja. Ale chłop musi być teraz obsrany. Czekaj, jesteś tam?
Nie macie tam? Siema! Snajperka! Ta unikatowa. W sensie ta pomarańczowa, wiecie o co chodzi. Kurde, przyzwyczajenia z Dungeonsów. Ja bym się poszedł odleczyć. On chyba też chciał się pójść odleczyć. A ten wślizg chciałem. Nie udało się. Polowanko na Igora. Co? Czemu to wybuchło? Czekaj. Nie zrespiłem się na początku gry. Dobra, leży. Przed stąd. To jaką on drogę obrał? Czekam, był tam na pewno, no. I on przeszedł środkiem tu? To jest możliwe. On mógł tu przejść środkiem. Jesteś tam? O, tu jesteś, siema. Zebrał to. Kurde, no, gościu! Nie, uciekaj, nie popełnię znowu tego samego błędu, uciekaj. Dobra, tutaj leczenie. I lecimy na niego znowu. Jesteś tu? Pobiegłeś za mną? Nie. Bardzo dobrze. Czy ty właśnie hakujesz to? Mhm. Nice. Więcej takich. Ale to jest dobre, można sprawdzić, czy ktoś jest w pobliżu. Czy cię na przykład goni, czy coś takiego, to jest mocne. Pytanie, ty się już zrespiłeś, czy nie? Czy ja przyszedłem jakoś wcześniej? Nie było żadnego komunikatu Juliany. A czasami go w ogóle nie ma. Nie wiem, wezmę sobie, się gdzieś schowam, wyłączę niewidzialne, żeby lepiej słyszeć. Czekaj! On się zrespił pierwszy. I to już jakiś czas temu. On już tu pozałatwiał. Ale nie tu. Tu też nie. Załatwił tutaj babkę. I tyle chyba. Chyba wiem, którędy poszedł? Chyba tam w stronę anteny. Właśnie. Kurde, to może być niebezpieczne. Tu gościa malującego też nie ma. No tu gość normalnie sobie malował. No. Tędy przeszedł. Tam. Więc może tamtędy wróci. No, ale musi jeszcze antenę wyłączyć. Proszę go, strzela. Tu? Gdzieś? Tam jest. W środku. Biega po górze. Ucieka chyba. A tych drzwi nie umiesz otwierać? Nie ma go tu już. Będzie wychodził górą chyba. Jest tu. Dobrze. Dopiero co im uciekł. Teraz muszą znowu z nim walczyć. Gdzie ty jesteś? Uciekł gdzieś. Jest z prawej. Strzela. Kołczak. O kurde, on tu był! O, był tuż koło mnie! Kurde, no! Już miałem moc, ja powinienem uciekać, a nie kurde, się bawić. A bałem się, że mi zniknie. Rozglądaj się bardziej. A ja wleciałem prosto w niego wszedłem. Tutaj to robię tak, że stawiam tutaj dwie miny. Raczej tego nikt nie zauważy. Teraz on jest gdzieś tu. Prawda? Chyba, że nie zrespiłem się na początku. Czej, tu ludzi nie ma. Tu nie ma ludzi? Kurde, skacz! Ludzie już są załatwieni. On jest tu gdzieś. Tu gdzieś strzelał chyba. Albo nie? Bum! Bum! Dobra, czyli jest tam w środku. To ja mogę go od tyłu zejść. Kurde, nie, nie znam tego budynku za dobrze. Spaprałem. Tam są ludzie, tak właściwie. Jak on przeszedł? Milusio. Nie, nie we mnie. W Kolta powinieneś strzelać. Fajfusie mały. To co, wślizg? Albo nie, on mnie zauważył! Uciekamy. Chcę achievementa!
a raczej no wyczyn do listy dodać, nowy. Chcesz wyczyn, żeby zrobić win streak 15? 15 razy z rzędu wygrać! Trzeba to zrobić. Mój rekord to chyba 9? Czy 10? Nie no, wiedziałem, że ty tu będziesz! Ja się tak nie bawię. Ty już się strzelasz? Ty już się strzelasz! Dobra. To nie było zbyt mądre. Tam? Muszę tam pójść, żeby się odleżeć. Tu jest. W środku. Nie. Dobra, wy się bicie, ja się leczę, nie? On leci prosto do anteny chyba? Tam. Umarł. Na hita. Przecież chyba jak się respił, czyli powinien być gdzieś niedaleko. What? Przeszedł tędy. Tu przeszedł na szybko. Kurde. Pewny tego jesteś? No chyba nie. Nie ma ucieczki. Nie ma uciekania. Nie zrobiłeś dosłownie nic. Nie załatwiłeś nikogo. Nic nie zrobiłeś. Nie ma ucieczki. Załatw wizjonerów to może. Wtedy. A nie, załatwił. A, czyli wbiłem tak właściwie dosyć pod koniec rozgrywki. I ostatnio też. Jak robiłem samymi kopniakami, to mi wbiła Juliana, jak już chciałem wpisywać kod. Nie! Skraszowało mi grę. I akurat ten achievement, koniec gry. Tak mi się rzuciło w oczy od razu. Jezu, nie strasz mnie. Aha! On jest tam, w środku. Jak ja mam tu z tobą walczyć? Tu on umarł. Nie żyje. To było wszystko. Kurde, chcę zakończyć ten film czymś takim mocnym, jakimś takim mocnym zagraniem. Dawaj mi kogoś dobrego, nie wiem. Ale tak, żeby mi nie rozwalił. Oni tu żyją. Czyli chłop chyba wyszedł drugą stroną. Tu ludzie... Oni tu byli? Był tu ktoś w ogóle? Nieważne, zobaczmy czy tutaj jest ten fioletowy gościu. Nie ma. Dobra, ale tu są ludzie. Nikt tu nie pozabijał. Ale Charlie'ego już tak. Ale on sneaky gra. Jakoś. Nie wiem do końca jak on to zrobił, ale okej. Niech, a przyszedł po prostu środkiem. I tam z prawej przeszedł, a to znaczy, że tutaj muszę stanąć, żeby go widzieć. A chcesz boom? Trafiłem w ogóle? Nie, pewnie, że nie trafiłem. Dawaj tam, bombę. What? Baguje się jakoś chłop. Mrygał. Jakieś cheaty na niewidzialność, czy co? Morto, nie żeby coś, ale... Rusz się. Nie. No skacz! Skacz! Mówię, skacz! Jezu, jak to beznadziejnie działa. Jest to coś, że jeżeli użyjesz przeskoku, co nie, to możesz potem drugiego użyć i zawisnąć na chwilę w powietrzu. Ale to nie działa absolutnie, czasami. Ale czasami działa. I chłop akurat, no oczywiście trudno nie usłyszeć, jak chłop skacze i spada. To jest parę rzeczy bardzo zwalonych. Po pierwsze parkour, po drugie właśnie to ta teleportacja, po trzecie skrytobójstwa. Powiedzmy, nie wiem, na przykład chłop jest odrobinę poniżej od ciebie i już nie jesteś w stanie mu nic zrobić, albo odrobinę powyżej. Okej, okay. Tu jest gość. Czyli chłop na Charlie'ego nie idzie? Ale tu otwiera drzwi. To może on go wyminął jakoś? O cholera, coś mi tu nie pasuje. Powiadasz? Nie no, nie ma go tu. Wieśca udał się do kompleksu bazy.
Do kompleksu... Czyli jest tu. Charlie żyje, nie? Żyje. On tu był, on tu zabijał. O cholera. Czyli jest tu! No rusz! Rusz! To nie są moje lagi, tylko jego. Niestety tak to działa. Jeżeli chłop ma lagi, to ciebie też laguje. Wykrywam wejście oknem bez autoryzacji. Zabezpieczyć! What? Dobra, myślę, że na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Ogólnie zestaw polecam jak najbardziej. Do zobaczenia i siemka.